Cześć! Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o jednej z najbardziej przerażających spraw, o jakich kiedykolwiek czytałam. Dodatkowo jest to mało znana sprawa, więc mam nadzieję, że większość z Was nigdy o niej nie słyszała. Będę dzisiaj mówić o historii Blanche Monnier, znanej również jako więźniarka z Poitiers. I na początku chciałabym przeprosić za wymowę francuskich słów podczas tego filmu. Ja nie znam francuskiego, jednak starałam się sprawdzić właśnie poprawną wymowę każdego z tych słów i mam nadzieję, że nie będzie to zbyt rażące podczas dalszej części tego filmu. Blanche Monnier urodziła się 1 marca 1849 roku. Mieszkała we Francji, w miejscowości Poitiers, z matką i swoim bratem Marcelem. Należała do zamożnej, szanowanej, arystokratycznej rodziny i jej życie zapowiadało się sielankowo. Jednak to, co sprawiło, że już od dzieciństwa było ono trudne, to były jej stosunki z matką, która była bardzo despotyczna, chciała kontrolować i mieć wpływ na każdy aspekt życia swojej córki. Początkowo nie było to aż takim problemem, ponieważ osobowość samej Blanche była zupełnie odmienna od osobowości jej matki. Blanche była bardzo wycofana, nieśmiała i była introwertyczką i pozwalała swojej matce podejmować decyzje za nią. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy Blanche zaczęła dorastać i stawała się coraz bardziej niezależna. Wyrosła na przepiękną kobietę, miała długie, ciemne, gęste włosy i wielkie, hipnotyzujące oczy. Przez to miała wielu zalotników, jednak podobnie jak w innych obszarach życia, jej matka chciała mieć pełną kontrolę nad wyborem jej przyszłego partnera. Początkowo to nie stanowiło problemu, ponieważ Blanche nie interesował żaden z licznych kandydatów na męża. Jednak to wszystko zmieniło się, gdy skończyła 25 lat i poznała trochę starszego od siebie prawnika. Kompletnie się w nim zakochała i niedługo później para stała się nierozłączna. Jednak to bardzo nie odpowiadało pani Monnier, która uważała, że jej córka powinna poślubić kogoś z bogatej rodziny, arystokratycznej, wpływowego i kogoś, kto odnosi sukcesy w swojej profesji. A mężczyzna, którego wybrała Blanche, oprócz tego, że był od niej starszy, to nie odnosił wielkich sukcesów w zawodzie prawnika. Dla pani Monnier nie liczyło się szczęście córki, najważniejsza była dla niej reputacja, prestiż i liczenie się w społeczeństwie. Chciała, żeby poślubiła ona bogatego męża, który zapewni jej wysoką pozycję społeczną. Matka próbowała wszystkiego, żeby odwieść swoją córkę od pomysłu poślubienia mężczyzny, którego najbardziej kochała. Jednak to był pierwszy moment w życiu Blanche, kiedy postanowiła ona postawić się swojej matce i niedługo później para się zaręczyła. Jednak krótko po zaręczynach zdarzyła się nieoczekiwana tragedia. Blanche zginęła bez śladu. Początkowo myślano, że uciekła ona ze swoim ukochanym, ponieważ w społeczeństwie wiedziano o jej sytuacji rodzinnej i o tym, że jej matka nie pochwala jej związku. Jednak krótko później okazało się, że to nie była prawda, ponieważ jej narzeczony nigdzie nie zniknął i sam był przerażony i zaskoczony zaistniałą sytuacją. Rodzina Monnier była zdruzgotana, natychmiast zgłosili zaginięcie Blanche na policję i też ich poszukiwania były bardzo publiczne. Poprosili oni jakiekolwiek osoby, które mogą mieć informacje na temat tego, gdzie Blanche mogła uciec lub co mogło się z nią stać, o to, żeby poinformowali o tym jak najszybciej policję. Jednak było wiadomo, że Blanche nie ma żadnych wrogów i też nie było możliwości opublikowania tej informacji w mediach, żeby dotarła do większej ilości osób, ponieważ był to koniec XIX wieku, ponieważ Blanche zaginęła w 1876 roku. Nie było wtedy internetu i telewizji, żeby móc dotrzeć właśnie do osób, które mogą mieć jakieś informacje, które nie mieszkają w okolicy. Jedyną możliwością było umieszczenie tej informacji w gazetach i to właśnie zostało zrobione. Jednak nie było żadnych nowych informacji, nikt nie zgłosił się z jakimikolwiek dowodami lub przypuszczeniami na temat tego, co mogło stać się z Blanche. Wraz z upływem czasu ten temat zaczął być coraz rzadziej poruszany i też rodzina, gdy mijały kolejne dni, tygodnie i miesiące od zaginięcia Blanche, zaczęła tracić nadzieję na jej powrót do domu. Ich żałoba była również bardzo publiczna, jednak już kilka tygodni później wszyscy zapomnieli o tej sprawie i przeszli do porządku dziennego. Przełom nastąpił dopiero 25 lat później, ponieważ 23 maja 1901 roku paryski prokurator generalny otrzymał anonim.
Dzięki temu listowi wyszedł na jaw jeden z najbardziej mrożących krew w żyłach sekretów w historii Francji. W liście tym autor napisał: mam zaszczyt poinformować Państwa o wyjątkowo poważnym zajściu. Mowa tu o starej pannie, która jest więziona w domu Madame Monnier, na wpół zagłodzona, żyjąca wśród zgniłych śmieci i własnych nieczystości od 25 lat. Początkowo nikt nie mógł w to uwierzyć, policja myślała, że jest to po prostu okrutny żart. Nigdy nie podejrzewano, że coś takiego mogło się stać w tak szanowanej rodzinie jak rodzina Monnier i również pani Monnier była ostatnią osobą podejrzewaną o takie okrucieństwo. Jednak gdy funkcjonariusze przyjechali do domu, zorientowali się, że wszystko napisane w tym liście było prawdą. Początkowo Madame Monnier i jej syn Marcel nie chcieli wpuścić funkcjonariuszy do domu, jednak weszli oni tam siłą i zaczęli przeszukiwać dom i w końcu znaleźli jedne drzwi, które były zamknięte na klucz. Madame Monnier zaczęła tłumaczyć, że jest to po prostu składzik, że zgubiła klucz do tego pokoju, jednak funkcjonariusze wiedzieli, że jest z tym pokojem coś nie tak i postanowili wyważyć drzwi. Jednak nic nie mogło ich przygotować na to, co znaleźli, gdy weszli do środka. Był to bardzo mały pokoik i wszystkie okna w tym pokoju zostały zabite deskami, więc był kompletnie ciemny. Jednak to, co ich uderzyło natychmiast po wyważeniu drzwi, to był potworny fetor. Zapach był okropny do tego stopnia, że żaden z funkcjonariuszy nie mógł tam być cały czas. Musieli oni wchodzić tam turami i było im po prostu zbyt niedobrze i musieli wychodzić na zewnątrz i zaczerpnąć świeżego powietrza, zanim ponownie wrócą do środka. Po zdjęciu desek z okien zobaczyli na łóżku przerażoną kobietę. Jej włosy były kompletnie skołtnione, była potwornie wychudzona, praktycznie nie wyglądała jak człowiek, była naga, po jej ciele chodziły robaki, była pokryta warstwą brudu, resztek jedzenia i własnych odchodów. Leżała na zupełnie przegniłym materacu, otoczona grubą warstwą odchodów, kawałków mięsa, skrawków warzyw, spleśniałego chleba i innych zepsutych kawałków jedzenia. Niedługo później ustalono, że jest to zaginiona 25 lat wcześniej Blanche, która w tym momencie miała już 52 lata. Jej organizm był kompletnie wyniszczony. Do dziś nie wiadomo, jakim cudem przeżyła ćwierć wieku w tak potwornych warunkach. Gdy ją znaleziono, ważyła zaledwie 25 kg. Przez 25 lat nie widziała światła dziennego ani nikogo oprócz swojej matki, swojego brata i pokojówek pracujących w domu. Jednak gdy przywieziono ją do szpitala i zaczęli zajmować nią lekarze i pielęgniarki, oczywiście natychmiast została umyta, to pielęgniarki później zeznały, że zauważyły, że jej osobowość zupełnie nie pasowała do tego, co przeżyła przez ostatnie lata, ponieważ była bardzo miła, serdeczna i podziękowała im za to, że pomogły jej się umyć i właśnie skomentowała to, że jest taka szczęśliwa, że wreszcie może zobaczyć słońce i jak przyjemnie jest wreszcie po tylu latach móc się wykąpać. Matka i brat natychmiast zostali aresztowani i przyznali się do winy. Madame Monnier zeznała, że zamknęła córkę w pokoju, ponieważ nie była zadowolona z kandydata na męża, którego wybrała sobie córka i przysięgła, że nie wypuści jej z pokoju, dopóki Blanche nie wyrzeknie się swojej miłości. Jednak dziewczyna nigdy tego nie zrobiła i dlatego nie została wypuszczona. Jednym z najbardziej tragicznych elementów tej sprawy jest to, że 9 lat po uwięzieniu Blanche w 1885 roku jej ukochany zmarł, jednak jej matka nadal nie zdecydowała się jej wypuścić. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu było już za późno. Blanche była w potwornym stanie, spędziła 9 lat odizolowana od społeczeństwa i matka bała się po prostu, że pójdzie za to do więzienia. No słusznie, ponieważ poszłaby i Blanche już pewnie wtedy była w strasznym stanie fizycznym i psychicznym. Ale potworne jest to, że Blanche najprawdopodobniej wiedziała, że miłość jej życia nie żyje i że mężczyzna, któremu poświęciła swoje życie, zmarł, a ona i tak przez kolejne 16 lat musiała odbywać karę tylko za to, że pokochała mężczyznę, który jej, zdaniem jej matki, był nieodpowiedni. Przez wszystkie te lata Blanche dostawała do jedzenia tylko obierki i resztki jedzenia, które jedli domownicy i również były takie momenty, że przez wiele dni nie dostawała kompletnie nic do jedzenia. Jedzenie przynosili jej matka, brat lub pokojówki i właśnie tutaj jest
taki trudny do zrozumienia element tej sprawy, to że żadna z pokojówek nic nie powiedziała, ponieważ wiadomo jest, że syn, Marcel, prawdopodobnie bał się matki, widział, co matka zrobiła z jego siostrą i wiedział, że jeśli się jej sprzeciwi, to prawdopodobnie może go spotkać podobny los. Jednak pokojówki, mimo że miały pewne prawdopodobnie obawy przed swoją pracodawczynią, jednak te więzi między dzieckiem i matką, a pracodawcą i pracownikiem nie są aż takie mocne, dlatego to jest dziwne, że one nikomu nie powiedziały i przez tyle lat godziły się, żeby asystować przy więzieniu i torturowaniu kobiety. Blanche zeznała policji, że przez wszystkie te lata jedyne, co dotrzymywało jej towarzystwa, to były szczury i karaluchy chodzące po pokoju. Niedługo po jej uratowaniu jej matka i brat zostali aresztowani, jednak jedynie 15 dni po aresztowaniu jej 75-letnia matka zmarła na zawał serca. I bardzo wiele osób uważa, że to jest najbardziej niesprawiedliwy element tej sprawy, ponieważ kobieta, która przez 25 lat więziła swoją córkę za niewinność, nie musiała odsiedzieć za to nawet dnia w więzieniu. Brat Blanche, Marcel Monnier, otrzymał wyrok zaledwie 15 miesięcy pozbawienia wolności, jednak i tak wniósł od niego apelację. Argumentował to tym, że nigdy on sam fizycznie nie zmusił swojej siostry do zostawania w tym pokoju, że wszystko to był pomysł jej matki. I niestety sąd ostatecznie przyjął jego argumentację i nie musiał on odsiedzieć w więzieniu ani jednego dnia. Teraz w prawie istnieje coś takiego jak obowiązek udzielenia pomocy, jednak wtedy na przełomie XIX i XX wieku nie było takiego prawa. Można było być skazanym tylko za coś, co się zrobiło, a nie na przykład zaniechanie jakiegoś działania, czyli to, że on fizycznie nie zamknął swojej siostry w pokoju, a jedynie jej z tego pokoju nie wypuścił, nie mogło być podstawą do skazania go na karę więzienia, co oczywiście jest bardzo niesprawiedliwe, ponieważ w 100% on był jednym ze sprawców tego zdarzenia, ale niestety takie było wtedy prawo i był on od samego początku wolnym człowiekiem. Do dziś nie wiadomo, kto był autorem anonimu, który otrzymał prokurator generalny, jednak są co do tego pewne podejrzenia. Pierwszym z nich jest to, że był to ktoś, kto przypadkowo przyszedł do domu, na przykład ktoś z rodziny pokojówek albo narzeczony któryś z pokojówek i dowiedział się o tej sprawie, na przykład ona mu o tym powiedziała i on to zobaczył i nie mógł po prostu wytrzymać tej świadomości i zgłosił to na policję. Drugą teorią jest to, że był to ktoś z sąsiadów, ponieważ gdy policja zaczęła ich przesłuchiwać, wielu z nich powiedziało, że wielokrotnie słyszeli krzyki kobiety i że mieli podejrzenie, że może to być Blanche, jednak przez tyle lat nikt nie zdecydował się zgłosić tego na policję i może po prostu w pewnym momencie ktoś się nad nią zlitował. Ostatnią teorią i moim zdaniem najbardziej prawdopodobną jest to, że autorem tego anonimu był sam Marcel Monnier, brat Blanche, ponieważ widział on, że jego matka się starzeje, wiedział, że podupada on na zdrowiu i może niedługo umrzeć i chciał po prostu, żeby ta sprawa wydała się jeszcze przed jej śmiercią, żeby to na nią spadła cała odpowiedzialność, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, wykręcił się on od kary więzienia tym, że powiedział, że to nie on, a właśnie jego matka była głównym właśnie pomysłodawcą i też tym, kto realizował ten pomysł trzymania Blanche w pokoju, ale jeśli ta matka by w pewnym momencie zmarła, a później ta sprawa wyszłaby na jaw, to on byłby tą główną osobą, która otrzymałaby za to wyrok. Tak jak można było się tego spodziewać, po tak traumatycznych przejściach Blanche Monnier nigdy nie odzyskała pełni zdrowia fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego. Początkowo próbowano zintegrować ją ponownie z społeczeństwem, jednak było to niemożliwe. I niedługo później trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła resztę swojego życia. Zmarła w 1913 roku, 12 lat po swoim uratowaniu w wieku 64 lat. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was równie interesujący jak dla mnie. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o niej myślicie. Jeśli macie jakiekolwiek fakty, o których dzisiaj nie wspomniałam na temat tej sprawy, to zostawcie je w komentarzach. Jak również jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to również dajcie mi znać. Jeśli ten film Wam się podobał, to zachęcam Was do subskrybowania. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.
Cześć.